próbujesz pisać teksty takie, które pokażą ciebie bardziej, dalej, więcej, czegoś się o tobie dowiemy? Ja piszę w bardzo prosty sposób, co mnie trochę taki... wydaje mi się nawet, że czasem infantylny. Takie disco polo, że niby? Nie, nie, no aż tak to nie. Przesłuchałam ostatnio swoją pierwszą płytę, czyli epkę. Mówię pierwszą płytę po X-Factorze. I tam jest taki tekst. Kim mam być, żeby być? Kobietą, mężczyzną, a może przedziwną hybrydą? To jest... obrazuje tak naprawdę, jak wiele dzieje się... we mnie samym, że to jakby, to nie jest tak, że jest walka, ale jakby, że jest bardzo dużo cech kobiecych, które mam w sobie, ale one mi w ogóle nie przeszkadzają. A które to są cechy? Wydaje mi się właśnie, że takie wizualne, typu właśnie pomalowane paznokcie, nadmierna gestykulacja. To chyba jest coś więcej niż tylko pomalowane paznokcie. Uwielbienie do biżuterii. A ten by ci pasował? Dawaj tą czachę. Tą? Malutką? No tą malutką. Największą. Czy to są jakieś takie trofea gdzieś zdobyć? Ojej, to nie czacha, to jest paszcza. To jest jaguar jakiś, no. Dostałeś w prezencie. Co tu są? Rubiny? Rubiny. To z miłości chyba ci ktoś dał. Tak, to jest w ogóle ten sygnet dostałem od założycielki mojego fanklubu, która umarła w zeszłym roku. Okej. Okay. On mi daje bardzo dużo energii. Wszystko ma jakąś cechę. Na nodze mam taką bransoletkę, którą moja mama mi zawiązała, jak byłem jakieś 4 lata temu. Tutaj mam taką, na szczęście. A to jest sznureczek? Sznureczek, tak, sznureczek. I co, od tamtej pory masz tego szczęścia więcej? Wiem, że jest przy mnie. O, może tak. Szczęście czy mama? Mama. I szczęście też. Urodzony jestem w czepku, bo mama mi powiedziała, że się urodziłem w czepku.